Chciałbym wydać w nowej serii na grę, którą dosyć długo czekałem. Za dużo jest, wiem, że jest grą turową, japońską, co mówię, wiem na podstawie mojego ulubionego anime. Dlatego się bardzo cieszę, że jest, bo ogólnie nawet to anime nie miało żadnej fajnej gry na telefon. Co wiem, chyba była jedna gra na 3DS-a, w którą nie grałem. A jeśli ktoś powie, że nie ma fajnych gier na telefon, powiem, że niektóre anime mają fajne. Przykładem dam Blade'a, którego sam mam, który jest na podstawie w ogóle gry na PS3, którą też mam. I teraz mamy, czy chcę łatwy, czy nie. Ja wezmę na razie nie. A, anime to Fairy Tail. Tak, czyli bajka po polsku. Ale uwierzcie, z bajką. No, z bajką coś ma wspólnego. Autora niestety nie pamiętam. On stworzył wcześniej jeszcze jedną, Raven Master. I teraz podobno tworzy kolejną. Anime się w tamtym roku skończyło. Miało trzy sezony. Trzeciego. Wszystkie dwa widziałem oprócz trzeciego. Trzeciego widziałem kawałek. Właśnie nie mogę się zebrać, żeby obejrzeć trzeci. Ale to jest zakończenie. Widziałem kawałek w mandze, ale to była manga po angielsku. I wiem, że jest jakby kontynuacja mangą, ten sam autor, tylko jest jakby to totalnie dodatkowa to historia, bo to już jest po tym, jak się zakończyła fabuła oryginalnie. A o czym opowiadam anime? O Gildii Magów, bardzo lubię taki klimat, to fajne jest. I teraz mam wielki problem, bo ja nie wiem, czy będzie specyficzna rzecz na początku, czy się zbiorę i to zrobię, czy nie. Ale miałem w planach coś tutaj fajnego wrzucić na początek. Ale jest problem, bo ja nie wiem, bo omijałem wszelkie spoilery, nie próbowałem nic czytać, tylko czytałem, że podobno gra jest lepsza niż ludzie myśleli. I niestety nie wiem, czy sięga od pierwszego sezonu do. Wiem, dokąd na pewno sięga. Dokąd wiem, ale nie wiem odkąd. Czy sięga tylko od drugiego sezonu, tylko rusza drugi sezon, czy od pierwszego sezonu do końca drugiego sezonu, bo na pewno nie rusza trzeciego. Więc się przekonajmy. A włączyłem teraz, bo właśnie było to pytanie, nie wiedziałem, czy teraz miganie wystartuje. I wiem, że w grze jest ogólnie. Ach, ta muzyka! Troszkę niestety muszę przyciszyć. A, kamera speed. Tak jak było? O! Cutscenki zostawię, bo na cutscenkach będę siedział cicho. Będę szczery, muzyką się będę zachwycał, bo uwielbiam całą muzykę z tego anime. Więc zaczynajmy. New game! Teraz się przekonamy, które rusza czasy. Bo ja mam cichą nadzieję, że jednak od pierwszego słucham. Jednak nie! Okuma to yusei no tawamure. Ore ni te shume. Hades. Dore dore. Skoshi asonde yarou ka. To jest ogólnie Sandaime Fairy Tail. Moment z końca pierwszego sezonu. Furu ga yoi. Makarov no korai. Ice Maker. Trzeba przyznać, że gra bardzo ładnie wygląda. Hades, Grimhard. Fairy Tail no tsukara o kirai yagare! Tak, teraz na szybko coś sobie pozwolę zobaczyć jednak. Wiem, że jest nierówno, ale patrzyłem, czy się na pewno ładnie nagrywa. Teraz może wytłumaczę jeszcze, o co chodzi, takie coś dosyć ważne. Tym, kim teraz walczymy, Hades, był drugim mistrzem. Przepraszam, Gildii Fairy Tail, tej, której są oni. Tak to działa. Ciekawie. Dragon Fire Iron Fist. Hades.
Ogólnie on przewyższa bardzo ich mocą. Ten świat jest jakby tylko chyba 10% ludzkości posiada w tym świecie magię. O, a to jest moja ulubiona postać, nie z powodu kurde wyglądu, a jej magia, ona ma fajną magię. O, właśnie. Tylko! O, to jest oficjalnie najsilniejszy członek całej jakby gildii. Jest chyba... Są trzy osoby. Cztery bez mistrza, które dorównują jej mocą. Posiada oficjalnie najsilniejszą magię ze wszystkich. No jak widzimy, na Hadesie to nawet nie rozbiło najmniejszego wrażenia. Sam Hades ma magię łańcuchu. Mroku. Teraz musi ktoś bardzo ważny przyjść. A i ogólnie wszyscy członkowie gildii traktują się jak rodzina. Tutaj. Omae wa jichan no kataki da. Przepraszam na chwilkę. Dobra, już jestem, przepraszam, ale po pokoju mi lata osa, chciałem się jej pozbyć, ale się nie udało. Dobra, lecimy dalej. Mojoi. Hieyo. Jaj. I to jest właśnie dziadek. A nie, to nie jest dziadek. To jest wnuk dziadka. To jest jeden z najsilniejszych postaci w całej gildii. Ogólnie w tym momencie on jest uważany za wygnanego, który nie powinien mieć w ogóle prawa wstępu na to, bo... Akcja się teraz dzieje na świętej ziemi gildii i on nie powinien mieć na nią wstępu, ale dostał błogosławieństwo pierwszej mistrzyni. Tak, to jest, tak jak mówiłem, drugi mistrz, który znał jego pradziadka, czyli ojca jego dziadka. Wiem, że tak jak jest, ale po prostu jaram się tą grą. To jest postać, która chyba przeszła największą zmianę, jeśli chodzi o psychikę i światopogląd. A, i teraz tak dodam. Ten, co się pojawił, i ten chłopak z różowymi włosami. Oboje są jakby tym samym rodzajem maga. Oni są zabójcami smoków. I ich magia jest niezwykła z tego powodu, że może... Jest jedną z niewielu mag... Ha, ja to nie powinien strzelać, lewo. Jest jedną z niewielu magii, które zostały stworzone do zabijania smoków, które w roku 777, 7 miesiąca, 7 dnia zniknęły w ogóle z powierzchni ziemi. Mogę? Mogę. Mam tyle mocy? Mam! Ale na pewno to nie... powiedzmy... O! To jest fajne. Aha, to tak mnie atakuje. A i
ich gildia jako jedyna na całym świecie posiada własne święte zaklęcia. Fajne są te walki. A jeszcze może wspomnę, nie wiem czy teraz mówić, czy nie. No właśnie, nawet Laksas nie daje rady, mimo że jest wnukiem, ale on zrobi coś, co da Natsu wielką szansę. Właśnie. On uderzył w Natsu błyskawicą, a Natsu jest na tyle niewiarygodny i silny, że potrafi... Bo... Jakby to wytłumaczyć? Natsu jest tylko zabójcą smoków ognia. Laksas jest zabójcą smoków błyskawicy. W tym momencie Natsu... Właśnie. Natsu połączył dwa żywioły i stworzył, stał się na moment zabójcą smoka błyskawicy. Ognistego smoka błyskawicy. Sam Natsu ma na sobie takich kilka trybów. Był raz smokie zabójcą smoczego boga. Explosion, Lotus Explosion, Hammer. Nie oszczędzajmy starego dobrego Hadesa i pokażmy mu najmocniejszy ruch na start, czyli atak lotosu. O, to co właśnie widzicie, to jest pierwsza magia Hadesa. Ja też tak sobie dodam kilka rzeczy. Dobra, a co chodzi ze smoczym i zabójcą tłumaczem? To są jedyni ludzie, magowie, którzy są zdolni się przeciwstawić smokom. Smoki zniknęły, ale co ciekawe, ta magia nie powstała od ludzi. Ta magia powstała od smoków. Istniało kilka smoków, które nie chciały krzywdzić ludzi i dały broń ludziom, magom, we formie właśnie tej magii. Natsu... Ta dziewczynka, co była taka z tyłu, co też została jako pierwsza, Wendy i Gozil, to są pierwsi zabójcy smoków, pierwsza generacja. I oni są byli wychowani przez smoki, które właśnie zniknęły wszystkich siódemek. Laksas jest generacją drugą. Drugiej generacji mamy tylko dwóch. Nie wiem, czy poznamy drugiego tutaj, ale druga to są kryształy. Istnieje jeszcze trzecia generacja, która jest połączeniem pierwszej i drugiej. Tylko jak oczywiście się na łatwo domyślić, pierwsza generacja pokonuje wszystkich. Gdzie jest dziadek? No... To jeszcze może jednak wspomnę, po co... Nie wiem, czy tak mówić, czy nie, bo to spoiler jednak chamski. On przybył po coś na tą wyspę. To jest święta, mówię, ziemia i tutaj coś jest, co on bardzo chce. To jeszcze może powiem, kto jaką ma magię. Wendy ma magię zabójcy smoków wiatru. To jest głównie magia na czyste bufowanie, mało co atakuje u niej, ale ma jakieś tam atakujące. Teraz po jej prawej, to jest Grey. Grey tworzy, jest ewidentnie jakby rywalem, ciągle zmowaczem, ale przyjaciółmi Natsu, który ma magię, tak jak można było słyszeć, lodowego tworu. Tylko on się specjalizuje w statycznych, czyli miecze, młoty, takie rzeczy. Nic żywego, to jego znajomy ma to. Natsu jest zabójcą, ognistym zabójcą smoków. To, co mówiłem, czyli później wytłumaczę może później, jak to, na czym to będzie polega, bo to jest tak na szybko. Lucy. Lucy jest
ta Papa Wej, blondynka, jest oficjalnie chyba ostatnim gwiezdnym magiem, albo przedostatnim. To, co było widać, że nagle kogoś wezwała. Jej magia polega na tym, że ma kontrakt z istotami z innego wymiaru i wzywa je przez klucze. A te istoty to jest 12 zodiaków, z czego ona ma chyba 9 już. Ona nie chce mieć 12. A i poprawię, to jest Elza. Elza jest magiem podmiany, czyli ona się specjalizuje. Mag bitewny, mag ostrza, coś takiego to się nazywało, pamiętam. Ona przyzywa wszelkiego rodzaju miecze, topory, ale ona jako jedyna opanowała do tego stopnia tą magię, że potrafi jeszcze podmieniać zbroje. To tak na szybko i oficjalnie Elza jest najsilniejsza. Każdy się jej praktycznie bać w gildii. Wendy ewidentnie jest zachwycona samą Elzą, bardzo chce nią być, tak jak ona. A Natsu i Grey są jakby, chcą ciągle z nią walczyć, bo chcą też na jej wejść poziom. I oficjalnie powiem, że Elza i Lucy to są moje, bo są, nie chodzi na to ich wygląd, ale one są na serio ciekawe fabularnie. O, on nie bez powodu to oko zakrywa, ja się to przekonamy. Teraz wiem, że on po coś przybył. Istnieje nawet nie tyle co legenda, co on naprawdę istnieje. Legendarny czarny mag, który tworzy dylemony. On do tej... On do tej pory żyje, mimo naprawdę on ze czasów starożytnych nadal żyje. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Może powiem, czemu on w ogóle tworzy te demony. On tworzy demony, żeby go w końcu coś go zabiło. On jest nieśmiertelny, on ma dość swojego życia, ale nic go na razie nie może zabić. Oczywiście zabije go Natsu, tylko nie w trzecim sezonie. A to, co on ma, to jest oko... Jaku nie pamiętam, to było coś oko z jego księgą. On teraz sam może tworzyć demony, zaraz to zobaczymy. I chcę przypomnieć, że pan Hades jest drugim mistrzem Fairy Tail. On przeżył naprawdę dużo, on zobaczył dużo, że on się trochę pozmieniał. Nie jest powiedziane wszystko, ale... O, to jeszcze tak szybko dodam, że pomiędzy pierwszym sezonem a drugim sezonem jest na serio taki kilkuletni spory odstęp. Wielki mag tego świata, Zeraf. Zeraf, czarny mag, plaga całego świata. To tak dodam jeszcze, że Zeraf nie jest tylko magiem demonów, Zeraf jest magiem śmierci. On jest ogólnie przeklęty za swoje czyny w przeszłości, sami bogowie go ukarali. Ale o tym może się wypowiem troszkę później. いちなる魔法。うぬらはいけぬ。大魔法世界には。うぬらは足りぬ。深淵へと進む覚悟が。 Tak. A, jeszcze tak dodam. Teraz na przykład Wendy na prawym ramieniu widać taki niebieski znak. Każdy przedstawiciel gildii musi mieć gdzieś ten znak, żeby było wiadomo, do jakiej należy. Chyba jedyne, co bym zmienił, to jest te obrazki, jak oni mówią. Nanda. こんな近くに仲間がいるじゃねえか 俺たちは自分の弱さを知ったんだ
だったら次はどうする？はい。強くなれ。立ち向かうんだ。タムズか。一人じゃ怖くてどうしようもないかもしれねえけど。Dobra, teraz szybko. O co mi chodzi? W tym anime, niestety, tak jak we większości, wrogów się pokonuje magią, mocą przyjaźni. Aj, rozpowiem tak, Natsu leci na... Natsu leci na Lucy, a Lucy leci na Natsu. Właśnie. To są... O. Ała. No teraz tak. Te kręgi to były magiczne kręgi. No takie dosyć oczywiste. To co się wezwał to są demony. Tylko my spotkamy... Później będą jeszcze inne demony. A co takie? Aha, jak jest na coś jest silny atak. A, ale Hades jest słaby. Tak, to jest jej ulubiona zbroja, a to jest teraz Wendy. O, ona nie ma żadnego boosta. Co ciekawe, może później będzie miała. Właśnie, ona jak widzicie, w porównaniu z innymi, ona ma bardzo tanie te zakręcia, bo one nie są wielce silne. A, nawet widzimy na kogo patrzy. Fajne. Dobra, ja mówiłem, nie jest silna. Dobra, pomyliłem się, Wendy, przepraszam. Dobra, teraz możemy. O, Hades jest na wszystko słabo od Greya. Ice Maker, Floor, Ice Maker, Floor. A co ten Ice Maker, Floor? To mnie bardzo ciekawi. Ice Maker, Floor! A, takie coś. Okay. Teraz mogę właśnie wezwać Lucy Kick. To jest taki atak własny. Scorpio. O, Scorpio tylko. Wilgo, Scorpio i... Przepraszam, który to jest? Bo tego nie, tej nazwy nie kojarzę. Czekaj, muszę zobaczyć. A, koziorożec! O! Na czym to polega? Aha. On się chyba tak przegrał. On może nie tym gezem, ale że oni go pokonali. Makrof jest trzecim mistrzem Feralitel, jest po nim. Jeszcze tak dodam, że... Tak, przesadzona akcja z anime. To tak szybko dodam jeszcze. Mark Rowe jest uważany za jednego... Nawet nie jest uważany. Ma tytuł jednego z 10 świętych magów, bo akcja się dzieje w jednym kraju. I w tym kraju jakby najsilniejsi magowie w
całym kontynencie noszą tytuł Świętego Maga. On jest chyba trzeci, jeśli mnie pamięć nie myli. Ikę! Fairy Tale! Metriog! Kai! Gurem Backlighting! O, tak się nie wydał fajnie. Korega! Ore tachi no guildo da! Dużo cutscenek, ale to mi się podoba. No, mogli dawać sobie ten dźwięk chodzenia. Uwatana. Nie do końca. Panaciek, mówiłem, że smoki zniknęły z tego świata. Wszystkie smoki oprócz jednego. O, to jest... to jest właśnie Marko, mistrz, trzeci mistrz Ferrari Tail. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Siedem. Naze jami ni ochita. Itta hazu da. Mahō to wa honrai yami. Yami no naka de umareta kiseki wo mahō to yobu you ni natta. Ciekawe, czy poznamy Zerafa tutaj w tej grze. Mówię, ja nie wiem dokąd się, jak mocno do tyłu sięga gra, bo tu widzę, że mamy koniec drugiego sezonu mniej więcej. Pierwszego sezonu, a po czym... Gildo intai shita watashi wa... Jeśli dobrze pamiętam. ...mano michi wo fukaku saguru koto de, kono sekai no kotowari wo mitsuketa katta. Najśmieszniejsze właśnie nie pamiętam, kiedy się nieco i pierwszy sezon kończył, ale mi się wydaje, że jakoś tak tutaj... Drugi się kończył na pewno po Tartarusie i się zaczynał... Niby miał być rok przerwa, było więcej. A to skosi. A to skosi datta. Ichi naru maho ni tadori tsuku made. Sonna mono o mitsuketemo nani mo kawaran yo. Maho ga honrai yami da to iu nara, sore de yoi. Hikari to iu nara, sore mo yoshi. Co u mnie jeszcze na duże plusy na pewno zasługuje, to tak, widać, że oni mówią, emocje są, tylko jedyne chyba, co bym zmieniał, to ten lewy dolny ruch z tym obrazkiem. Mahou wa ikite oru. Sore wa jidai to tomo ni yakuwari wo kae, washira to tomo ni seichou suru. Fairy Tail wa jiyū to tomo ni ikite iku. Też tak powiem może, że mistrz Marko jest dla wszystkich członków gildii jak praktycznie ojciec albo dziadek. No i tego właśnie się wszystkiego nauczył od Hadesa, który niestety wszedł na złą drogę. I Hades zginie, nie od nas, ale od kogoś innego. O, to co było na plecach widać, taki dziwny krąg z takimi dziwnymi czymś, to jest symbol jednego z 10 świętych magów. O. Właśnie. Tu mamy też ich przedstawienie. A, bo już nie wspomniałem, dlaczego tutaj są. To miałby, bo w ich gildii jest podział na klasy. I to był egzamin ogólnie na maga rangi S. Rangi S jest chyba... Giaz, Elza, Mephis, Naxas... Z 4 z 5? No, jest ich taki w stylu. I bardzo rzadko są organizowane egzaminy na to. Jak mi się podobają te ich modele, są naprawdę ładne. A. Tak, Natsu ma takiego śmiesznego kota jako pomocnika, który mu pozwala latać. Dlaczego pozwala mu latać? Dlaczego on używa kota do latania, to wytłumaczę później, ale po nas będzie pokazane. I
ogólnie oni tak w anime puścili ich praktycznie, tych przywódcę, wolno, ale z pewnego innego powodu. Sora! Dzieciak! Przeraża mnie to, że na początek mamy takie silne czary. To każe mi wierzyć, że... Aha, no dobra, takie dosyć podstawowe sterowanie, dobra. Czy tłumaczyć jeszcze czemu jest... Aha, tak, tu master, dobra. Bo jeszcze jest taki dosyć bardzo ważny... Zobacz tutaj. Encyklopedia. 80 postaci, ale znamy 21. To to widzę, to to będą wszystkie grywane postacie chyba. Albo nie? O! To jest ojciec, w teorii... ojciec Natsu, to jest ten, co go wychowywał i go uczył tej sztuki zabijania smoków. Sam tutaj to pisze, co widzę właśnie. Właśnie był uznawany za króla... smoków ognia. O! To, co widzimy po prawej, na dole, obok Hadesa, to jest symbol jego gildii mroku. Nocnej gildii, przepraszam, coś takiego. To jest smok, który wychowywał Wendy. A jest Metallica? O, ale lipa. Nie ma smoka Godzilla. Zawsze się zastanawiam, jak wyglądał. O, tu są w ogóle skrócone wszystkie te. Tak, to jest... tutaj jest skrócone wszyściutko. Całe ich te. Pierwszy sezon. Malakosei, Battle of Faraday. O, to troszkę smutny będę. Bo my jesteśmy teraz tutaj. Tu jesteśmy. Ja liczę, że te do tyłu też będą. A, trudno. Terminologia. O, Magnolia to jest właśnie kraj w... Tak, Magnolia... Nie, Magnolia to jest nasze miasto, przepraszam. To jest miasto, z którego jesteśmy. Jeszcze jesteś. Jak nie? Dobra. Herbs. A, dobra. Wszystkich przedstawiać nie będę, bo to oni później tak będą przedstawieni, ale powiem tak. To jest mój ulubieniec, to jest moja... Ja tak nie, tam średnio. Tego najbardziej lubię, bo ma fajny typ magii. Ona ma fajny typ magii. I Elza. Dziadek już, on nie ma typu magii. On się specjalizuje praktycznie w każdym rodzaju magii. O, jeszcze ta z białymi włosami ma fajną magię. Ogólnie cała jej rodzina ma... O. Tak, jest, że ona jest... barmanką w gildii, coś takiego. Ale ona jest oficjalnie... może nosić tu jednego z marku Franki S. Nie wolno jej lekceważyć, naprawdę. To jest oficjalnie, nawet Elza nie ma z nim szans, najsilniejszy mag w całym uniwersum tutaj. Tak jak piszę, to jest As Guilty. Jeśli mogę sobie pozwolić, on ma magię zniszczenia. Ile razy się zagapi, potrafi zniszczyć cały budynek. Kiedy wraca do
Gildii po długi, bo on ma takie same najtrudniejsze zadania, to robią specjalną ścieżkę, żeby trafił wprost do Gildii. I właśnie, tu nie ma Kany, jej najbardziej jeszcze lubię, ona jest fajną postacią ogólnie. O, jest Kana. Lewis. O, jeszcze tak dodam, Lewis, ta, Juvita i Gozil należeli kiedyś do Gildii Phantom, a Juvita posiada niesamowitą zdolność, jej ciało się składa praktycznie z wody. Jest odporna na każdy atak fizyczny. O, właśnie, Dragon Iron Slayer. I jeszcze może taka ważna rzecz. Smoczy zabójcy muszą jeść swój żywioł, czyli ogień, stal, powietrze, Wendy ma najprościej, żeby móc odzyskać manę, energię. W przeciwieństwie do innych. Oni dlatego są idealni do walki ze swoimi jakby odpowiednikami żywiołów smoków. Może sami robią mały damage im, ale oni praktycznie go nie dostają, bo oni są odporni całkowicie na dany typ ataku. Natsuni jest groźny atak tom. Ogniem. Właśnie. Ona jest właśnie. Jakby to powiedzieć? Gil'ads nie wie, że ona jest jego córką. On odszedł, zostawił jej matkę samą, a ona dołączyła do Gildii, bo go szukała. I uczyła się magii kart, żeby móc go lokalizować i ciągle się o niego martwi. W tym momencie powiem mu, że jest jego córką, on tam będzie sobie przypominał tysiące kobiet, a później sobie uświadomi tą jedną, jedyną, którą tak naprawdę kochał i przypomina. I ona jedynie dlatego chciała przejść egzamin, żeby mu to wszystko powiedzieć. Ja wiem, że jestem tam jak najęty, ale na tą grę czekałem, od kiedy o niej usłyszałem. O. I teraz przyjdzie coś, czego się nikt nie spodziewał. Właśnie. I teraz tak, kto to jest mówi, zaraz się dowiemy, jeśli pamiętacie. A Aknologia to jest ostatni smok, jaki istnieje na świecie. Jest to smok zniszczenia, smok apokalipsy. Czy mówić, czym jest sama Aknologia, to się dowiemy, więc siedzę cicho. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą. Ale powiem tyle, że Aknologia jest uznawana za początek i koniec. Jest oficjalnie królem smoków i to nie za sprawką niej zniknęły wszystkie smoki. No i powiem, że Aknologia kryje naprawdę wielki sekret, jeśli chodzi o smoki i zabójców smoków. I kim jestem, pan też nie będę do końca... Znaczy... Zyryf! Tak, to jest... Ono Zyryf go! Watashi no me no moe ni! Kore wa yume ka? Tak jak pisze, to jest legendarny czarny mag Zeraf. Gildia Grimmom Held istniała tylko po to, żeby go znaleźć i żeby stał się przywódcą. Powiedzmy, że Zeraf nie jest z tego zadowolony. Aknologia wa jidai no owari o tsugeru. Kimi tachi no janen ga sore o yonde shimatta. Jeszcze powiem tyle, że Zeraf i Aknologia mają bardzo ze sobą silne powiązanie. I rozumieni nie, Zeraf nie jest Aknologią. Aknologia? I taj nan no hanashi da? Aknologia jest bardzo rzadko spotykana i jest naprawdę niebezpiecznym stworzeniem. Tak, musisz być ukarany. Bo on zwabił przez jego słabość Aknologia przybędzie w to miejsce, gdzie on próbował znaleźć święty spokój i odpocząć od wszystkiego. Jakby to powiedzieć, Zeraf nienawidzi ludzkości. Mocy! Unu nie ma moda kikitaj kuto ga!
一つはアクノロギアを呼んだ罪、もう一つは僕に命の重さを忘れさせた罪だ。悔い改めよ。Śniwał. Albo źle przetłumaczam, przepraszam. Powiem tak, że troszkę scena się w anime różniła, bo oni lecieli, bo to statek jest ogólnie, ten statek leciał nad morzem i okazało się, że on tu jest. I chyba co pamiętam, to nie Hades wezwał przez przypadek Aknologię, a sam Zeraf, bo użył niechcący zakręcie. Bo mówię, Zeraf nie do końca kontroluje nad magią, on jest przekręty. O! Kitaka, aknologia. Aknologia. Jak ja cię nienawidzę, suki. A, te rany, co on ma. On jako jedyny przeżył spotkanie z aknologią. On z nią walczył. Nie, aknologia straciła w inny sposób rękę, nogę. A to co widzę, akcja się będzie działa w tylko drugim sezonie, czyli będzie turniej magiczny, atak smoków i ten Tartarus. Ursy! Tak, ludzie się go nie boją, bo smoki powinny już nie żyć. A zabójcy smoków wiedzą co to. Ja bym miał nadzieję, żeby to móc tu zrobić. Animacje są piękne, bardzo mi się podobają. Tak! Naprawdę, te animacje są świetne. Hasire! Minna de kaeru da! O! Właśnie oni byli w tym miejscu. Może kiedyś wytłumaczę, dlaczego tak bardzo mu zależy na Natsu. Buresta! O! Oni nie mają szans. Zaraz mówię, nie, przyjaźń tutaj nie jest odpowiedzią. Będziemy mieli przyjemność poznać chyba pierwszego jeszcze maga, pierwszego mistrza Ferali Tail. Mówię, oni, jeszcze tak powiem, oni byli naprawdę mocno skłóceni, dziadek musiał go wyrzucić. Ale właśnie Laksas się nawrócił. I to nie jest to, co ich ratuje. To coś innego ich ratuje. A, jednak nie pokazali. Taki powiem spoiler, uratował ich pierwszy mistrz Ferali Tail. Ale przepraszam, jeśli było coś słychać. Ale to telefonik. Jest podłączony do głośnika, bo dzisiaj cały dzień muzyki słuchałem. Nic nie robiłem. O! Ano toki wa mou dame ka to omotta. Demo fushigi to kyōfu wa nakatta no wo oboeteru. Gildo no nakama ga issho datta kara. Minna ga ireba dotto tashi wa no motte. Mikoe rareru tte oboeta no. Gekka kara yū to atashi tachi wa Aknologia no kōgeki o uketa no ni uchi datta. Fairy Tail shōdai master Mavis Vermilion ga atashi tachi no kizuna ya shinji-ao kokoro o tsukatte. Właśnie, to jest powiedziane, co ich ochroniło. Pierwsza mistrzyni. Oto ona. Siedem lat przerwy, właśnie. Tyle pamiętam.
早すぎる時の流れに戸惑った。Aha, czy już jesteśmy po powrocie. Dobra. Ja teraz tak powiem jeszcze tak skrócę. Tak jak było powiedziane, minęło 7 lat. 7 lat od ich egzaminu. W tym momencie ich wszyscy pozostali członkowie gildii byli całkowicie skupieni na szukaniu ich. Przez równe 7 lat. Wiele członków odeszło. Został najtacy, najczyściej wierni, którzy byli ich przyjaciółmi, w nich wierzyli, że oni tam gdzieś są. Przez 7 lat każdy grosz, jaki zarobili, poświęcili na ich szukanie. Oni wrócili i niestety, na początku, jak oni byli, byli uważani, że ich gildia jest najpotężniejsza. Teraz jest oficjalnie najsłabszą gildią w całym kraju. Ja bym bardzo chciał ten odcinek w końcu skończyć, ale... Dobrze, że nie widzicie mojej twarzy, bo ciągle siedzę z bananem na twarzy. だってそうだろ、上に登る楽しみがあと何回味わえるんだよ。燃えてきた。そうですよね、うん、楽しみです。しかしこいつは思ったより深刻な問題だぞ。あ、ち、mam nadzieję, że jeśli ta gra będzie sukcesem, to będzie więcej takich gier. この7年で他のギルドが力をつけたということだ。Mówię, takie co bardziej sięgają w tył, bo tamte też były zajebiste sezony. Znaczy chyba wiem, czemu wybrali drugi sezon jako pierwszy. Drugi sezon był chyba nawet odcinkowo i pod względem sag dużo mniej. Bo jeśli dobrze naliczyłem, liczył chyba 3-4 sagi pierwsze na serii, tak jak widzieliście, to wszystko, te wszystkie sagi, co tam były, bo to się tak nazywa w anime, to był pierwszy sezon. Teraz poznają czwartego mistrza Ferrari, i od razu mówię, to nie jest nikogo, oni nie znają, tylko kto też im dobrze znana osoba. Tylko to jest ktoś, kto w ogóle nie był przygotowany na to. Makaba. Makaba jest magiem fioletowego płomienia i jest obecnie czwartym mistrzem Ferrari. A to jest jego syn. A, oni ogólnie teraz rozmawiają o tym znowu, o wyprawie w poszukiwaniu tej wyspy. Bo ogólnie ta wyspa całkowicie zniknęła z powierzchni... ziemi. A gildia ma ogólnie problemy, bo już po prostu nawet finansowo nie wyrabia. Szkoda, że nie ma innych. Może będą ich modele. Czy ja mogę to dziś skończyć? Dobra. Tak, Magnolia. Impact! A, wszystko. Nie, niestety nie ma innych, szkoda. Dobra, ale tu się pożegnamy. Naprawdę żałuję, że muszę ich pożegnać, ale ja jutro niestety idę do pracy.
O. A, w teamie będą tylko 3 osoby? A, ja od razu powiem, że taki... Oni zawsze są praktycznie razem w teamie. Oni się nie rozdzielają. Związkowie osmeni... A, Niko. Dobra. Paul. Nikolas. Skills. Nie ono. Standard. Mm-hmm. Jest słaba przeciwko, nie wiem tylko co to jest jeszcze obrazek. Tak jak mówię, oni się nigdy nie rozdzielają. Oni są praktycznie zawsze razem. Według mnie najfajniejsza pala w całym anime. A, na Krimie to są takie kryształy magiczne. Tak chcę wszystko sobie szybko tu przejść, co tu jest. Aha. O właśnie, ja mam... Słyszę panom, że mam. Aha. Aha, Paul leczy, ma to wiedzieć. Chain. Tu widzę, że dużo rzeczy będzie do grania, nie jednak. Znaczy nie tak za dużo, bo widzę jednak te lakrymy. Właśnie, jest jedna lakryma. Lakrymy żadnej nie mamy. W tej grze nie ma czegoś takiego jak... bo oni się praktycznie głównie na pięści napadają, a jak mają jakąś broń to magiczną, którą sobie tworzą. Dobra, bo to 50 minut, ja pierdolę, kiedy to się stało. Uwielbiam to, wspaniała, muzyka jest świetna, podoba mi się wszystko w tej grze na razie. Nie, to co mi się nie podoba. Obrazki, że się nie ruszają i że tu nie ma wszystkich innych pozostałych członków gildii. Że oni będą tylko przez te obrazki, niestety. Ale to... Dobra, raz cicho. Oni faktycznie, oni byli drugorzędnymi postaciami. Ale też dosyć według mnie ważnymi. To będziemy zapisywali. I tak jest. Co uważam o grze, będzie fajnie. Będzie, jest fajnie i ja się cieszę, że ona wyszła w końcu, bo czekam nie wiem jak długo. A, i od razu mówię, że to nie jest nasza ostatecznie w końcu gildia. Będziemy mieli przez moment ładniejszą gildię, tylko nam później zniszczą. Ja mam nadzieję, życzę tym ludziom jak najlepiej, żeby ich gra się przyjęła i stworzyli więcej z tej wspaniałego świata, bo on jest świetny. Na razie, cześć i pa!